Cześć widzowie! Dziś nauczymy się dzielić! Jeśli dostanie piłę, to... To uciekamy oknem! To mamy przechlapane. Dzielenie się jest bardzo ważne. Nikt nie lubi skner. I psychicznych histeryczek. I szalonych porywaczy. Plecak! Kalosz! Chodźcie do mnie! Myślisz, że słyszała? Jeszcze żyjemy, więc... Proszę bardzo! Niczego nie żałuję moim przyjaciołom. Wow! Super, dziękuję! Wolność byłaby lepsza, ale to też może być. Pamiętajcie, dzielenie się jest świetne! Do widzenia, do zobaczenia! Ej, a co się stało z nie szczędzę niczego moim przyjaciołom? To wy się dzielicie ze mną, chyba że nie uważacie mnie za swojego przyjaciela. O, cześć Natasza! Twoja twarz jest cała brudna, ale z ciebie nie chluj, Natasza! Lepiej spójrz na siebie, Glasza. To jest makijaż. Idę na randkę. Niby z kim? Z moim boyfriendem. O, przepraszam, nawet nie wiesz co to. Ale nie martw się, nie będziesz tego potrzebować. Schiza! Glasza się budzi? Glasza jest zła? Glasza umiera? Glasza nie umiera! Hurra! Glasza żyć! Czy to znaczy, że... Glasza... nie umrze? Schiza? Kto to boyfriend? Schiza nie chce umierać! Boyfriend! Boyfriend! Łapy precz od mojej przyjaciółki! Szaleniec! Gdzie on się podział? Znowu go zgubiliście! Kaloszku, znowu zostałeś trafiony przez maniaka. Ciekawe, kim on był? Jestem Butek i to ty jesteś maniakiem! Tak bardzo cierpisz, powinnam skrócić twoje cierpienia i uśpić cię? Jesteś najsłodszą i najmilszą dziewczynką. Przyprowadziłaś tu szaleńca? Jest, no, Glasza znajduje boyfrienda! A boyfriend do maniaka, go! I Glasza za to całuje boyfrienda! Całuje? Całujmy się! Tak! Chodźmy na przygodę szukać boyfrienda! Będziemy się całować! Zaraz będzie jednego mniej człowieka na tej planecie. Żywego. Ta, nie zazdroszczę nikomu, kto stanie jej na drodze. Dlaczego mam co do tego złe przeczucia? Zawsze jak są złe, to swędzi tam z tyłu. Nic nie swędzi. Czyli wszystko w porządku. Albo i nie. Albo wszystko będzie bardzo źle. A po co idziemy szukać chłopaka tak daleko, skoro tutaj jest taki wybór? Dlaczego muszę z wami chodzić? I dlaczego w tym? Będę pośpiewiskiem wśród dziewczyn. Słuchaj, Kalosz, twoje małpie łapki nie potrafią niczego innego. A po drugie, jesteś druhną, a druhny zawsze są z panami młodymi. Po pierwsze, jestem Butek, a po drugie, nie jesteś panną młodą. Po
po pierwsze, wiem jak masz na imię, Kalosz. A po drugie, pewnego dnia będę panną młodą. Za to ty możesz tego dnia nie dożyć. Dobra, skończyłam. Czas się całować. Albo uciekać. Jak coś, to cię widzę. I co z tego? Powstrzymasz mnie przed kradzieżą? Mogę? Jak? Będę krzyczeć? Plecak! Gdzie jesteś? Będziemy się całować! Albo nie, nie będę. Teraz będziesz moim osobistym plecakiem. I będę w tobie trzymał smażone myśli. Miam, miam. Bo często jestem głodny. Fu! A wiesz, że mogę cię powstrzymać? Niby jak? Kopem w tyłek. O tym nie pomyślałem. Co robisz? Ona flirtuje. Boję się. Daj spokój. Wszystkie pary to robią. Ale my nie jesteśmy parą. Kalosz. Jesteście parą. Myślałem, że na imię masz Butek. A ja myślałem, że Glasza sprzedaje ciastka z orzechami, a nie środkiem nasennym. W każdym razie nie możemy być parą, bo ja jestem złodziejem. Tak, jestem złodziejem. Nie martw się, będę ci ciągle powtarzać, nie kradnij, nie kradnij. Myślę, że teraz możemy przenieść naszą relację na wyższy poziom. Hurra, jestem wolna. To o czym ja mówiłam? A... Ty, trampek, zamykaj oczy. Jaki poziom? Czegoś nie rozumiem. Co to za szmery, bajery, szuri, muri? Jestem Glasza, a nie jakiś szmer. Słuchaj, Dasza, mojej patelni wszystko jedno, kogo trafi. A ty to kto? Jego żona. I jego ukochana. Żona. Ukochana. A ty, pijawko. I straszni przyjaciele pijawki. Dlaczego straszycie mojego męża? Nie jestem pijawka, tylko Glasza podróżniczka. A tu jest mój straszny przyjaciel Trampek. No dobra. Ty, odkrywco, i ty, brzydalu, będziecie walczyć ze mną o miłość. Stoczymy bitwę jeden na jeden. Uja! Znam kung fu! A ty co umiesz? Trafiać. Prosto w cel. Ja! No dobrze, skoro masz tak silną miłość... Przestań!
przestań udawać, Trampek. Już sobie poszła. Jesteś taki męski, Butek. Blizny pasują do małp. Możesz jeszcze raz powtórzyć moje imię? Jesteś Butek. Tak, tak, jestem Butek. Butek? A może pójdziemy do kina? Nazywa się Kalosz, a nie Butek. Co za głupie imię. A właśnie, gdzie twoje ubrania? To do niego nie pasuje. But to prawdziwy mężczyzna. Butek jest mężczyzną. Chcę się z tobą ożenić. Wyjdź za mnie, proszę. Ludziska, jak myślicie, kto zostanie wdową po tym zwierzęciu? Natasza czy Glasza? Ja nie mogę się z tobą ożenić. A to niby czemu? Widzowie, a wiecie może, dlaczego to zwierzę nie może poślubić Nataszy? A. Natasza jest brzydka. B. Kalosz nie dożyje ślubu. Wybieram A! Ponieważ ty jesteś straszna! Zgadza się, moi drodzy. I Kalosz też ma rację. Jestem Butek! Tak, tak, Kalosz, pamiętamy. Czy wy to widzicie, jaki on jest szczęśliwy? Napiszcie coś dla niego miłego w komentarzach. Znowu niepokoicie mojego męża. Będziesz moim chłopakiem? Ja twoim chłopakiem? Tak. Jestem chłopakiem, jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem, jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem, jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem, jestem chłopakiem. Jestem chłopakiem. Sandał! Rodrigo! Cześć, siostrzyczko. Cześć, wciąż żywe zwierzę. Za chłopaka weź co chcesz. Chcę jego. Glasza to Prokofi. Prokofi to Glasza. Wyglądasz nieźle. A może się umówimy? Przez ciebie zostawiła mnie Glasza. Całkowicie się z tobą zgadzam.